Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Siemano, ja jestem Savic, to jest rzeczywiście Hearthstone, a dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam talię prawdziwego wojownika. Garrosh Piekłorycz, Loktar Ogar, czyli zwycięstwo albo śmierć. Moi drodzy, talia bazująca na małych, chciałbym się powiedzieć, maciupeńkich stronnikach, którzy będą w stanie zadawać ogromne, ogromne ilości damage'a w twarz naszego przeciwnika. Brzmi absurdalnie, prawda? Ciekawe, co powiecie, jak dodam, że ta talia także bazuje na ranieniu. Dobrze usłyszeliście. Ranieniu, i to w dodatku własnych stronników, przez co będą oni w stanie zadawać jeszcze większe ilości obrażeń. Moi drodzy, ręka startowa od razu pokazuje nam karty, które dają nam możliwość świetnych finisherów. Jednak wszystkie je odrzucimy, będziemy starali się dostać jakieś karty za dwa many, m.in. Okrutnego Nadzorcę, m.in. Pana Śmierci, który jest bardzo dobry przeciwko Czarnoksiężnikowi, ze względu na to, że prawdopodobnie gramy z Zoo. I także najlepszy nasz removal na początkowe tury, Ognisty Wojenny Topór, jest w stanie zabić tak naprawdę każdą kreaturę, którą będzie wyrzucał w czasie najbliższych tur. Okej, właśnie mówię o takim płomiennym chochliku, którego będziemy mogli spokojnie sklirować właśnie w ten sposób. W przyszłej turze dograć Pana Śmierci i myślę, że postawić ogromną prowokację, z którą myślę, że on nie będzie mógł się uporać przez najbliższe dwie tury. Okej, okay. Mój przeciwnik, myślę, że troszeczkę wybity z rytmu, ten płomienny chochlik mógł być bardzo dużą przewagą w początkowej turze, jednak okazało się, że jest żadną, gdyż Ognisty Wojenny Topór jest tak naprawdę najlepszą bronią na początkowe pierwsze 2-3 tury, gdyż jest w stanie zniszczyć po prostu każdego stronnika, jakiego wyrzuci nasz przeciwnik. Jak widzicie, on musi się teraz zastanawiać, ma dwie many, ma 6 kart, ma dużo, myślę, że możliwości, jednak jestem ciekawy, czy zdecyduje się na wyrzucenie stronnika, gdyż, okej, jest to norubiańskie jajo, bardzo dobre zagranie z jego strony, jednak mój Pan Śmierci będzie, myślę, że także dobrą kontrą na tego typu zagranie, nawet jeśli on jest w stanie zbustować w jakiś sposób to norubiańskie jajo, i tak raczej nie jest ono w stanie przebić się przez ogromną prowokację Pana Śmierci. Myślę, że nasz przeciwnik nadal nie wie do końca, z czym gra, gdyż generalnie mógł się spodziewać kontrolnego wojownika. Nie, to jest totalny rush. Okej, on się decyduje także na ta prowokację. Myślę, że to jest całkiem niezła odpowiedź. W takim razie my pójdziemy w elitę Korkornu, przepraszam. Zniszczymy tę prowokację, zaatakujemy za 4 damage'a prosto w jego twarz. Przyszła tura, myślę, że będzie jeszcze lepsza, ze względu na Okrutnego Nadzorcę i prawdopodobnie jakąś kartę, która nam dojdzie, lub nerubiańskie właśnie jajo. Okej, pocisk cienia w naszą elitę Korkornu. Nadal ta prowokacja z trzeciej tury aż do piątej utrzymuje się, moi drodzy. Pan Śmierci, czyli fantastyczna po prostu karta. Okej, w takim razie idziemy w Szalejącego Wrogiana i Okrutnego Nadzorcę. Jeszcze nie, niech to będzie troszeczkę niespodzianka dla niego. Po prostu nerubiańskie jajo. Specjalnie nie odgrywam od razu Okrutnego Nadzorcy, gdyż Worgen rzeczywiście byłby wtedy ogromną kartą, będącą w stanie zadać maksymalnie wielkie, super, turbo, giga obrażenia, krótko mówiąc. Jednak by miałby tylko dwa many i nasz przeciwnik, myślę, że bardzo łatwo miałby wiele sposobów, aby się go pozbyć. W tym momencie jest to fantastyczne zagranie. Już, moi drodzy, zagrywamy Okrutnego Nadzorcę na Worgenie, dogrywamy Elitę Korkornu, mamy turę szóstą i zadajemy 4, 10, 12, 18 obrażeń w szóstej turze naszemu przeciwnikowi, miażdżąc po prostu to jego 21 życia, zostawiając go tylko z 3 punktami, które możemy spokojnie, bez najmniejszych problemów, po prostu zmiażdżyć. Okej, okay, on rzuca Argusa pomiędzy dwa nerubiańskie jaja, będzie starał się zniszczyć tego Pana Śmierci. Tak, decyduje się go zupełnie zniszczyć, dostaje kolejną prowokację, jest to dosyć problematyczne, jednak nie ma, myślę, że problemu, ze względu na to, że możemy spokojnie pozbyć się tych prowokacji właśnie w taki sposób. Tak, nie ma ich w tym momencie. Jeszcze dogrywamy tarczownika trendowatego gnoma, atakujemy za dwa i dogrywamy jeszcze pancerz, rzucając młyniec, żeby kompletnie kompromitować naszego przeciwnika, zadając mu te dwa obrażenia właśnie trendowatego gnoma, niszcząc go, niszcząc własną kreaturę, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. I tak właśnie kończy się ten mecz zwycięstwem, jeszcze 100 sztukami złota za wygranie 7 partii w dowolnym trybie. W sumie nie pamiętałem nawet, że mam to zadanie. Nie zmienia to faktu, że teraz wam oczywiście pokażę talię, którą właśnie zniszczyliśmy, ponieważ jest to jedyny, myślę, że czasownik, jaki najbardziej tutaj pasuje. Zniszczyliśmy naszego przeciwnika. Okej, idąc od góry, wewnętrzny szał, bardzo dobra karta. Czasami nadająca się na removal, ale świetnie działająca w kombie z Berserkerem Zamani, czyniąc go kartę
7-3 w turze drugiej. Przepraszam, 7-2 w turze drugiej. Lub też z szalejącym Worgenem, czyniąc go kartą 6-2 w turze trzeciej, potrafiąc zadać 12 obrażeń, tak jak widzieliście to teraz. Dalej młyniec, także bardzo ładne combo, szczególnie z tutaj mamy naszego rozjuszonego berserkera, czyniącą z niego naprawdę czasami kartę z ogromną ilością ataku, jeśli jest dużo stronników na stole. I także służącą jako bardzo dobry master mover na naszych stronników, lub też jak w tej grze, jako, no myślę, że dosyć oryginalny finisher młyniec w kombie z trendowatym gnomem. Okej, tarczownik, bardzo dobra karta ze względu na to, że naprawdę potrafi zaabsorbować damage stronników naszego przeciwnika, czy też broni naszego przeciwnika, a jest to w sumie największy problem właśnie w tej talii, gdyż jeśli nasz przeciwnik, jeśli uda mu się zdobyć inicjatywę w pierwszych dwóch, trzech turach, no to tak naprawdę jesteśmy raczej skazani na śmierć, a żeby osiągnąć zwycięstwo, tarczownik jest kartą, która świetnie zaabsorbuje właśnie tych stronników, pozwoli nam rozwinąć nasz stół i starać się grać to, co chcemy grać my. Trendowaty gnom, bardzo dobry, także finisher, bardzo dobra tura pierwsza. Karta myślę, że wielostronna, zawsze to zada te dwa obrażeń naszemu przeciwnikowi, więc świetna karta. Ognisty Wojny Topór, najlepsza broń na początkowe tury, jest w stanie zniszczyć każdego, ale to każdego stronnika, tak naprawdę do trzech, może nawet czterech many. Amok, bardzo ładne także combo z czy to z rozjuszonym berserkerem, czy to z szalejącym Worgenem, czy to z berserkerem Zamani, dodaje aż +3/+3 zranionemu stronnikowi, a my, tak jak powiedziałem na początku, ta talia będzie bazowała na ranieniu właśnie swoich stronników. Heroiczny cios, czyli fantastyczny, także finisher, aż 4 ataku z tylko 2 many. Berserker Zamani, tak jak powiedziałem, najlepsza karta na sam początek, na prostu najlepsza karta, jeśli dostajecie monetę i wyrzucacie tę kartę, a wasz przeciwnik spasuje turę, no jesteście w ogromnej przewadze, jesteście bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Nerwieńskie jajo, tylko w ilości 1, ponieważ nasz deck bazuje na ranieniu stronników, myślę, że nie będzie problemu, że tak powiem, z zabiciem tego nerwieńskiego jaja, przyzwaniem tego nerwienia 4-4, który da nam ogromną, ogromną przewagę w początkowych turach. Okruty Nadzorca, po prostu coś, co musi być w tym deku. Nie dość, że wystawiamy stronnika 2-2, zadajemy jedno obrażenie naszemu innemu stronnikowi i jeszcze dajemy mu +2 do ataku, czyli tura pierwsza pod tytułem Berserker Zamani z monetą, tura druga z Okrutym Nadzorcą daje wam w drugiej turze kartę 7-2 i 2-2 na stole, więc myślę, że bardzo dobry początek. Dowódca Wojennej Pieśni, także jeśli nie zginie, bardzo, bardzo duże problemy będzie miał nasz przeciwnik, gdyż każda karta w tej talii ma poniżej 3 ataku, no oprócz Elity Korkronu, ale ona sama z siebie ma szarże, więc zbustuje każdą po prostu kartę w naszej talii, właśnie ta dowódczyni, czy też ten dowódca Wojennej Pieśni. Idąc dalej, Pan Śmierci, także duża prowokacja, bardzo ładnie działa w kombie z wewnętrznym szałem, gdyż daje nam ogromną kartę i to już w trzeciej turze. Jest, prawda, ta wada, agonia i że nasz przeciwnik przyzwie losowego stronnika od razu na pole bitwy. Jednak, moi drodzy, rzadko Pan Śmierci dożywa swojej śmierci, krótko mówiąc, jeśli wiecie, co mam na myśli. Rozjuszony berserker, tak jak mówiłem, świetny w kombie z młyńcem, ale tak naprawdę z każdą inną kartą, z wewnętrznym szałem, czy też z Okrutnym Nadzorcą, bardzo dobra karta, jednak tylko w ilości 1. Szalejący Worgen, tak naprawdę nasza najlepsza karta, potrafi zadać ogromne ilości damage'a, największą masę tych obrażeń, jaką zadałem, było to 18 w jednej turze właśnie z tego szalejącego Worgena. Zabójczy cios, także fajny finisher, lub też taki ratunek, jeśli nam coś poszło nie tak, 4 obrażeń za 4 many, lub 6 obrażeń, jeśli mamy poniżej 12 punktów zdrowia, bardzo, bardzo fajna karta. Elita Korkoronu, szarża, bardzo mocna szarża, 4-3 za 4 many, nieźle. I Zbrojmistrzyni z Arati, ze względu na to, że daje nam po pierwsze kartę 3-3, po drugie od razu mamy ten bezpośredni, że tak powiem, od razu dostajemy ten damage dwóch obrażeń z broni, którą dostajemy właśnie z tej Zbrojmistrzyni. Przepraszam, troszeczkę się już zakręciłem. I ostatni Arkanidor Rozpruwacz, fantastyczny po prostu finisher, niszczący, miażdżący, 10 obrażeń za 5 many, potrafi nam czy to zniszczyć jakąś dużą denerwującą prowokację, czy po prostu być niesamowitym końcem dla życia naszego przeciwnika. Moi drodzy, to jest właśnie ta talia bardzo, bardzo, bardzo mocna, jeśli nasz przeciwnik zdecyduje się spasować pierwszą, drugą, trzecią turę, jeśli jednak będzie miał jakieś odpowiedzi, no cóż, może nam pójść dosyć słabo. W każdym razie, bardzo ją polecam, zostawiam was z nią, żebyście jeszcze popatrzyli. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem, bardzo chętnie rozwieję jakieś wątpliwości. No i cóż, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!